a na płycie się znajduje ogier z numerem katalogu 35 o nazwie Nadajnik, urodzony 1 czerwca 2014 roku. Maści jasnogniadej, hodowcą tego ogiera jest Staszek Franciszek z miejscowości Kaski Dolne w województwie mazowieckim i hodowca jest jego właścicielem. A nadajnik jest ogierze Lopit, który pochodzi z rodu francuskiego Ardena Luther XVI. Matka Nalotka jest córką ogiera Brun i pochodzi z rodziny Klaczy Nadzia. Jest to Sokulska Klacz, urodzona w 1944 roku po ogierze Olewicy. Dzień dobry. W tej chwili ogier z numerem katalogu 35 nadajnik jest prezentowany w wstępie. No i za chwilę w Usie będzie prezentowany ogier nadajnik. Ja nie mogę znaleźć ogier przy kupach koło, bo nie jest. Dobrze.
robić szyfry. I prosimy o cenę. Numer katalogu 35, ogień nadajnik, ocena typu 8,5. Ocena pokroju 8,5 punktów. Ocena zakończenia i popyta 7,5 punktów. Ocena wstępa 7 punktów. Ocena zakłus 7,5 punktów i wrażenie ogólne 0 punktów. I ogier uzyskał 39 punktów, a był to z numerem katalogu 35 nadajnik. Prosimy o następnego ogiera, numer katalogu 36, Tango. Z numerem katalogu 36, ogier Bango, urodzony 15 maja 2014 roku, Maścigniadej. Hodowcą i właścicielem tego ogiera jest Zieliński Tadeusz z miejscowości Franknowo, województwo warmińsko-mazurskie. Jest to syn szwedzkiego Aldena i Mandat, który pochodzi z rodu ogiera Pargon, a matka Balanga, córka szwedzkiego Aldena Boletto. Balanga wywodzi się z rodziny klaczy Alma, urodzona w 1962 roku. No i mamy już oceny. Ocena typu ogiera Bango 9 punktów. Ocena pokroju 8,5 punktów.
Ocena zakończyny i kopyta. 7,5 punktów. Ocena za wstęp. 7,5 punktów. I ocena za kurs. 7,5 punktów. Wrażenie ogólne. Bez punktów karnych. 0. Ogier uzyskał 40 punktów, a był to z numerem katalogu 36 Bango. I z numerem katalogu 37 Ogier Bonus, polski konwinopisty, urodzony 1 maja 2014 roku na Ścignianej. Hodowcą i właścicielem tego ogiera jest Szulca Roman Sąpolna, województwo pomorskie. A Bonus to syn belgijskiego ogiera Titani de Eudreme, pochodzący z ogiera Sultan Pamboldi, a matka szwedzka Ardenka Bonita, córka ogiera Boni i pochodząca z rodziny klaczy Perla. Nie, bo on tu będzie zaraz na parę zdjęcia. No, bramę trzeba zrobić. Wiemy, że tyle tylko kłamie, że to im zrobimy ze trzy. Ja mogę zagrać, ale tak bez dolarów. Ale gdzie on robił? Na siedle. Czy tam ksiądz przybył, czy nie? Cywilny. A to może przejdzie nawet w kropie, tak? Ksiądz może zaraz. Na zasadach uzgodnienia. Na co Adam czekasz? Na zasadach dogadania. Część się zgodzi na podpowiedzi, że to jest przebaska, to jest prosimy o ocenę. Ogiera Bonus, numer katalogu 37. Ocena za typ. 9 punktów. Ocena za pokrój 9 punktów. Ocena za kończyny i kopyta 8. Ocena za wstęp 8, ocena za kłus 9, ogólne wrażenie 0 i czterdzieści trzy punkty. To wynik ogiera Bonus Bar, polski koń zimnopisty, urodzony 11 marca 2014 roku, maści ciemnokasztanowatej. Hodowcą tego ogiera jest Miąsko Janusz w miejscowości Annowo w województwie kujawsko-pomorskie. A właścicielem jest Michał z miejscowości Polany, Kolonia, województwo mazowieckie.
Bali jest synem Szczumskiego Ogiera i Galeon, który pochodzi z rodu Szczumskiego Ogiera Atlantyk, matka Szczumska Belama, córka Ogiera Wiśni, a Belama pochodzi z rodziny Klaczy Bezsilna, urodzona w 1946 roku, córka Ogiera Sapi. Jogier Bar, numer katalogu 38, jest prezentowany w wstępie. Ocena typu 8 punktów, ocena pokroju 8 punktów, ocena za kończyny i kopyta 7 punktów, ocena za wstęp 7,5 punktów, ocena za kłus 7,5 punktów, ogólne wrażenie minus pół. Jest to koń racji polski, koń zimnokwisty, urodzony 10 marca 2014 roku, maśnika Stanowatej. Hodowcą i właścicielem tego ogiera jest Świątek Brzeziński Witold z Brzeźna Szlacheckiego w województwie pomorskim. A Salus jest synem polskiego Ardena Szuliwan, który przez ogiera Pacha de la Grange reprezentuje ród ogiera Ideal. Matka Salusa, Klacz Salba, to córka ogiera Butler, a Salba pochodzi z rodziny Klaczy Szelda, jest to Klacz Sztumska. Tam, tak, kamera tam, tak. Nie? Będzie
pod budą usowy. Michel jest naprawdę najlepszy prezentem. Niezbyt. Nie przeszkadza. Mi by trochę przeszkodziło. I już mamy noty. Ocena typu 9 punktów, ocena pokroju 8,5. Ocena zakończyny i popyta. Siedem i pół punktu, ocena zakończyny i kopyta. Ocena za wstęp? 8. Ocena za kus? 7,5 punktu, wrażenie ogólne? 0. I wynik 40,5 punktu. To dla Ogiera numer katalogu 39. Salus. Prosimy nas do Ogiera z numerem katalogu 40. Ogier luty, polski koń zimnokwisty, urodzony 17 lutego 2014 roku, Maścigniawej. Hodowcą tego Ogiera jest Kamola Jarosław z miejscowości Czachówko w województwie pomorskim, a właścicielem Lewkowicz Marek z miejscowości Dąbrowa Białostocka, województwo podlaskie. Luty jest synem reńsko-niemieckiego zimnokwistego Ogiera Elbadel, który pochodzi z rodu Ogiera Etrusker, matka Liwa, córka Ogiera Abel, a Liwa pochodzi z rodziny sztumskiej klaczy Festynka, urodzona w 1958 roku po Ogierze Fetysz. Thank you.
Dobra, dobra. Ocena za typ 9 punktów. Ocena za pokrój 8,5 punktów. Za ocena za kończynie kopyta 7,5 punktów. Ocena za stęp 8,5 punktów. Ocena za kłus 8,5 punktów. Ogólne wrażenie 0 i suma punktów 42 to wynik Ogiera Luty numer katalogu 40. Numerem 42 Ogier Waldmut rasy polski koń zimnokwisty urodzony 9 lutego 2014 roku. Maści Jasnowniadej, chodzącym właścicielem tego ogiera jest na koni Nowe Jankowice w województwie kujawsko-pomorskim, a Waldmut to syn reńsko-niemieckiego zimnokwistego ogiera Hartmut, pochodzącego z rodu ogiera Hopeditz, a Hartmut był do stadniny koni Nowe Jankowice, dzierżawiony westfalskiego stada ogieru w Warendorfie. Matka Waldmuta, Klacz Waldosna, jest córką reńsko-niemieckiego zimnokwistego ogiera Wurmet i pochodzi ona z rodziny rosyjskiej pociągowej Klaczy Wiesiołaja, która urodziła się w 1953 roku i jest ona córką ogiera Wicht. Ale jeszcze raz.
ale teraz chcę wypić od salona. No, prosimy komisję o ocenę. Waldmut, numer katalogu 42. Ocena za typ 9. Ocena za pokój 9 punktów. Ocena za kończyny i kopyta 8. Ocena za ruch w stępie 8. Ocena za ruch w pusie 9. Ogólne wrażenie 0 i 43 punkty. To wynik Ogiera Wal numer katalogu 42. Tutaj mamy zamianę za Ogiera z numerem katalogu 43 o tym samym numerze. Będzie z numerem też katalogu 43, ale Ogier i Medor Rasy Polski Kącik Nokwisu, urodzony 11 stycznia 2014 roku. Maści jasnowinadej, hodowli i własności Stadniny Koninowej Jankowice w województwie kujawsko-pomorskim. A Imedor jest synem reńsko-niemieckiego Ogiera Fedor, który pochodzi z rodu Ogiera Famulus. Matka Imeta, córka Ogiera Diomet. Porównania jeszcze wchodzimy, bo dwa są 43. Ile jest w tej stawce, Kali? Ja będę się dał już domowy. Dobra, wynik.
Tempo! Tak, wyczara była taka. Już dalej upadnie w powietrzu. Dobrze, tak. A mnie gorsza na tak. Nie, nie, nie. Nie, nie. Tani to silne oceny dla Ogiera i Medoru, numer katalogu 43, ocena typu 9, ocena pokroju 9 punktów, ocena za kończyny i kopyta 7,5, ocena za sęp 8, ocena za kus. Nie ma takich tutaj. Nie ma takich 11. 9. Ogólne wrażenie 0 i 42,5 punktów. To wynik Ogiera i Medor, numer katalogu 43. Rasy Polski koń zimnokwisty, numer katalogu 44, Ogier Desperados. W związku z tym, że jest to już ostatni ogier, prosimy dwa najlepsze ogiery z najlepszą punktacją jednoroczne. Proszę przygotować, będą to Ogier Lesk, numer katalogu 34 i Ogier Samurai, numer katalogu 27. Bo za chwilę po ocenie Ogiera Desperados będzie dokonany ranking dwulatków i dwa najlepsze dołączą do dwóch najlepszych dwulatków, dwa najlepsze roczniaki i komisja wybierze czempiona i wiceczempiona ogierów rocznik i dwuletni. Artykuł jest prezentowany na płycie Ogier Desperados, polski koń zimnokwisty, urodzony 8 stycznia 2014 roku Maścignianej. Podobcem i właścicielem tego ogiera jest dziedziczak Coma z miejscowości Brzezie w województwie łódzkim. A Desperados to syn ogiera Pagon, który pochodzi z rodu reńsko-niemieckiego zimnokwistego ogiera Gourmet. Matka Dunta jest po reńsko-niemieckim zimnokwistym ogierze Galileo von Wernstedt, a Dunta pochodzi z rodziny belgijskiej klaczy Baronie de Berger. Thank you.
Bezpieczeństwo i najważniejsze. Dobra, już myślę daleko. Ja nie chodź do Stysia. Znów. A inne? To nie wystarczy. I oceny dla Ogiera Desperados za typ 9 punktów, za pokrój 8,5 punktów, za kończyny kopyta 7 punktów, za ruch wstępie 7,5 punktów, za ruch usiedź 7,5, ogólne wrażenie 0 i 39,5 to Ogier Waldmund. Hartmut. Bardzo. Moje gratulacje od Związku Hodowców Koni Raj Zimnoświętych, panie Walczyzny. Proszę bardzo. Dla głównego hodowcy moje gratulacje. Muszę prezesowi też pogratulować, ale prezes, ja będę miał więcej kolegów jak ty, bo czemu? Ci, co mają czempiony, nie mają kubki. Ale co ty masz? Chodź tu, nie Adam. Dziękuję. Niech stanie tutaj znajdzie. Tancor, kurde, tancuje cały czas. Panie prezesie Andrzeju, super. Dziękuję bardzo. Nie wiem dlaczego ja Arturowi takie pudło mam wręczyć. Dobrze robię. Ten też. Dobrze. Panie generale, bierz pracę. Moja gratulacja. Bardzo prosimy jeszcze pana burmistrza Dąbrowy Białostockiej, pana Romualda Gromackiego o wyróżnienie swojego hodowcy Marka Lewkowicza. Burmistrz 200 km przejechał, żeby swojemu hodowcy pogratulować wyniku. Bardzo gratulujemy panie burmistrzu. Dziękujemy za wsparcie. Gratuluję. Tu młody po raz drugi już. Dobrze. Trzeba się cieszyć, że tak jest. Muszę czasem. Muszę nie wiem, że to jest właśnie. Na razie. Przynajmniej dzisiaj. Ktoś ma to podtrzymać, czy on nie może. Może nie będzie w brzuchu. Bardzo bym prosił. Nie wiem, że to jest. Tak.
Gratulacje. Z pana rąki zawsze smakuje. No to dobrze, cieszę się, miło mi. To więcej warto jak każdy puchar. No dziękuję. Jesienią będą kwalifikowane do hodowli i w przyszłym roku otrzymają licencję. Panie Tomku, gratulacje. No pewnie. Dziękuję bardzo. Nie ma nic tego złego. Pewno. Proszę. I tak pierwszy. I tak pierwszy. Pewnie. Od końca. A co to? Robiąc w pewien sposób. Najważniejsze, najgorszy jest polski hodownik. Najgorszy, że w środku. Dziękujemy. Dziękuję.